sytuacji. Mundial w pełni. Polska reprezentacja no niestety przegrała mecz z Senegalem. Jak pani to odczuwa i czy jest pani wierną widzką i fanką reprezentacji? Nie jestem fanką w ogóle specjalnie piłki nożnej naszej reprezentacji, ale kibicowałam Polsce przede wszystkim, bo jednak jestem patriotką. I mówię, kurczę, musimy dać siebie wszystko, naprawdę, ale byłam cholernie wściekła. Ja się nie znam na piłce nożnej, ktoś może powiedzieć, Boże, bo to nie jest tak. Oczywiście to nie, wiesz, to nie jest takie proste, będąc tam i to jest cholerny wysiłek, ale tak się czasami zastanawiam, nie będę mówić rzeczy, których mogłabym potem żałować albo będą wyjęte z kontekstu, po prostu jestem wściekła. Ale liczy pani, że mamy jeszcze szansę w tym mundialu? Szansa zawsze jest, ale nie wie, czy ona zostanie wykorzystana, tego nie wiem. Wydaje mi się, że my po prostu nie potrafimy pracować chyba zespołowo. I to nie tylko chyba tyczy się piłki nożnej, to jest na wielu płaszczyznach życia, że tak powiem. To jest największy chyba problem.